20 lat z Dorotą zleciało jak jeden dzień. Zaczęło się od tego, że poznałam ją jako aktorkę w spektaklu Nasz Kremalowany. Tam razem z grupą przyjaciół byliśmy młodzieżą teatralną, która okupowała notorycznie teatr i siedziała non-stop na schodach i 300 razy oglądała przedstawienie. Potem się z Dorotą zapoznałam na zasadzie współpracy, pomagałam jej przy spektaklach i przy pracy Fundacji Nadzieja, a wreszcie się z nią zaprzyjaźniłam i stałyśmy się przyjaciółkami. A 20 lat były różne, bo Dorota też jest różna. Było i wesoło, i smutno, i fajnie, ale to tak jak każdy człowiek. Od Doroty się można bardzo dużo nauczyć. Jest zawodową aktorką, fantastyczną kobietą i świetną przyjaciółką. Także mogę powiedzieć tylko, że było różnie, ale Dorota jest różna, jest zodiakalnym bliźniakiem, tak jak ja, więc nigdy nie było nudno i to jest najważniejsze. Dobra, ja ci jeszcze zadam takie pytanie, powiedz, co byś chciała, żeby Dorota Stalińska jeszcze zrobiła artystycznie? Bardzo bym chciała, żeby Dorota znowu wróciła na sceny teatralne, żeby artystycznie znowu była wielką Dorotą Stalińską i aktorką. Chciałabym, żeby zrobiła znowu jakąś dobrą sztukę, no i zagrała w jakimś filmie. Główną rolę, a nie drugoplanową, tylko główną, i żeby za tą rolę dostała Oscara. Tego jej życzę. I tym